Raz. Dobrze, to chyba już jesteśmy gotowi i zaczniemy. Więc ja zacznę od mojego drobnego wstępu, w obrębie którego mam bardzo dużo rzeczy do załatwienia, więc to chwilę potrwa. Witajcie w kolejnym odcinku i słuchajcie kolejnej rozmowy podcastu Sztuki Robi. Po pierwsze, jest to pierwszy raz, kiedy mam okazję nagrywać podcast przy udziale publiczności. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w Pałacu Potockich. Jest mi bardzo miło, że przyszliście. I od razu też was wykorzystam, jeżeli poczujecie w trakcie potrzebę, żeby się odezwać, wtrącić, przeszkodzić, to jest na to miejsce i możecie to jakoś zasygnalizować i to zrobić. Po drugie, nasze spotkanie odbywa się w ramach cyklu Porta w Pałacu, który Stowarzyszenie Artystyczne Porta Muzicza organizuje we współpracy z Pałacem Potockich właśnie i ze współgospodarzem Pałacu Potockich, czyli Krakowskim Biurem Festiwalowym, Instytucją Kultury Miasta Krakowa. W tym miejscu, jak zawsze i jak co miesiąc, bardzo serdecznie dziękujemy, myślę, że nie tylko ja, ale moi goście też, dobrym duchom tego cyklu, czyli Marcie Podsiadło i Agnieszce Krajewskiej, które się nami opiekują tu w Pałacu, i Karolinie Harazim, która jest odpowiedzialna za komunikację Pałacu Potockich, w tym za komunikację naszego cyklu. Po trzecie, jest to spotkanie bardzo wyjątkowe, bo nie ukrywam, że właściwie od początku, kiedy zaczęłam robić mój podcast, to pojawiało się pytanie, czy i kiedy pojawi się ta rozmowa. No ja różne rzeczy odpowiadałam, a teraz mogę odpowiedzieć, oto jest. Spotkała nas tu bardzo wspaniała okazja. Jest to jubileusz 20 lat istnienia zespołu Kraków Duo Kalinowski & Schlezer. Spotkanie jubileuszowe zespołu jest współfinansowane ze środków miasta Krakowa, za co też bardzo dziękujemy. Więc już dłużej nie przeciągam tego wstępu, bo to przecież nie o to chodzi, żebym ja tutaj mówiła przez całą godzinę. Moimi gośćmi są wiolonczelista Jan Kalinowski, pianista Marek Schlezer, muzycy, artyści, pedagodzy, animatorzy kultury i myślę, że mogę też śmiało powiedzieć moi bardzo serdeczni współpracownicy. Nie wiem, czy mogę was tak nazwać. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Dużo było moich pomysłów na tą rozmowę. Był pomysł, żeby zadawać tylko pytania niewygodne i kontrowersyjne, ale stwierdziłam, że może nie ma co zostawiać takiego niesmaku po sobie na kolejnych 20 lat. Więc robimy tak trochę mniej kontrowersyjnie. No dobrze, czas już brać was w krzyżowy ogień pytań. Myślę sobie, że wszyscy już teraz wiedzą, że spotkała nas tutaj rozmowa o ostatnich 20 latach waszej pracy i właściwie chyba waszego całego dorosłego życia. No i myślę sobie, że znalazły się takie osoby, które myśląc o tym spotkaniu, pomyślały sobie, że jakby o sobie, co one robiły 20 lat temu. Ja wiem, że ja sobie o sobie tak pomyślałam. No i nie ma się co oszukiwać, 20 lat temu zaczynałam szkołę podstawową i w ogóle nie wiedziałam jeszcze, z czego się żyje. A wy, jak się okazuje, podejmowaliście jedną chyba z najważniejszych decyzji w swoim życiu zawodowym i w ogóle życiu. I czy 20 lat temu, w grudniu 2001 roku, bo na grudzień 2001 roku datujemy powstanie zespołu, czy w ogóle była taka wizja, że to będzie tak długie zobowiązanie? To znaczy, to jest takie pytanie bardzo faktycznie trochę trudne do odpowiedzenia, no bo z Jankiem znamy się właściwie od przedszkola i jesteśmy kumplami, dobrymi kolegami. I fakt, że zaczęliśmy grać razem, w ogóle wynikł z tego, że graliśmy w gry komputerowe, a potem zaczęliśmy grać jakby razem ze sobą na instrumentach. I w pewnym sensie to, że się znaliśmy tak długo, no to było jakąś tam pewną, powiedzmy, jaskółką, która mogła sygnalizować to, że to w jakiś sposób się uda, ale to niekoniecznie musiało tak zadziałać, bo to, że się człowiek z kimś lubi i zna i dobrze się z nim koleguje w życiu, to wcale nie znaczy czasem, że w graniu to wychodzi, więc tutaj jednak jakiś element ryzyka był. Natomiast no, zakładaliśmy, że to prawdopodobnie raczej jakoś nam wyjdzie, aczkolwiek trudno powiedzieć do końca, czy aż to był taki długofalowy plan. Znaczy nie, myślę, że to nie był z założenia długofalowy plan. Faktycznie było tak, że tą podstawówkę, czyli tą naszą pierwszą szkołę, 8 lat spędziliśmy razem, chociaż Marek już wtedy dość dużo wyjeżdżał. Natomiast potem na 4 lata liceum te nasze drogi, jeśli chodzi o edukację, się rozeszły zupełnie i spotkaliśmy się na studiach. To była dla nas taka bardzo miła niespodzianka, że znowu jesteśmy w cudzysłowie w tej samej klasie.
No i wtedy, ponieważ już każdy z nas miał jakiś bagaż doświadczeń, jeśli chodzi o życie takie artystyczne, koncertowe, postanowiliśmy spróbować razem w jakiś sposób wyjść na estradę i przede wszystkim przygotować taki recital, żeby zobaczyć, jak nam się pracuje i co możemy dzięki temu osiągnąć. No dobrze, i tak jesteśmy 20 lat później. Myślę, że praca, w której tak ważne są emocje, to nie tylko jest wspaniała przygoda i cała masa pięknych doświadczeń, no ale to też musi być ogromne wyzwanie takich 20 lat razem, więc teraz mam takie pytanie do każdego z was osobno. Chciałabym, żeby każdy z was odpowiedział na to samo pytanie. Możecie wybrać, kto pierwszy odpowie na to pytanie. Druga osoba będzie miała chwilę na zastanowienie. To może ja. Siedzisz Dobra, bliżej. Tak, no siedzę bliżej, dobrze. Proszę bardzo. No dobrze, więc Marku, chciałabym wiedzieć, co ty najbardziej cenisz w tej zawodowej pracy, w tej muzycznej podróży z Janem? Co was zatrzymało, co ciebie przy nim zatrzymało przez te 20 lat? Fakt, że on toleruje jakieś różne moje, powiedzmy, negatywne cechy charakteru, to na pewno, bo mi się wydaje, że w takiej relacji zawodowej to nie można długo wytrzymać, jak nie ma takiej tolerancji, to znaczy w pewnym sensie. I to na pewno jest taka podstawowa rzecz, wydaje mi się. Druga sprawa to otwartość na jakieś odmienne punkty widzenia. Tak? No bo to jest troszkę tak, że jak ktoś nas dobrze zna, to trochę może o tym wiemy. Jesteśmy trochę różni, to znaczy w sensie takim charakterologicznym. I tego że na pierwszy rzut oka nie widać, ale to jest tak trochę, że nie jesteśmy tak czasem zbieżni, jak to wychodzi z naszej współpracy. I to jest właśnie fajne, że ta otwartość jest. No bo pewnie jakby to było tak, że żeby jej nie było, no to po pierwsze, to by nie mogło tak długo trwać. A po drugie to też, to jest naprawdę coś cennego, tak, że druga osoba jest otwarta na to, co się myśli. No i fakt, że jakieś różne takie rzeczy, które są trudne, tak, jakieś trudności życiowe, trudności zawodowe, no to zawsze człowiek wie, że ma wsparcie tego gościa tam obok. No to jest naprawdę fajna rzecz. I to się tak często nie zdarza, tak, żeby można było wiedzieć, że ma się kogoś, na kogo można zawsze liczyć w tym znaczeniu. Także to na pewno sobie najbardziej cenię. To samo pytanie dla ciebie, Jan. Tak, ja oczywiście mógłbym się podpisać w 100% po tym, co Marek powiedział. Nie będzie tak łatwo, musisz coś wymyśleć innego. Miałeś czas na myślenie. Tak, więc dlatego rozszerzając tą wypowiedź Marka, bo myślę, że Marek też się, przynajmniej mam nadzieję, zgodzi z tym, co powiem, to prawda jest taka, że ten nasz zawód, który wykonujemy, jeżeli mówimy o takim życiu artystycznym, które czasami było bardzo intensywne, wymaga pewnej i elastyczności, ale też pewnej tak zwanej dużej wyporności, nazwijmy to, ponieważ czasami jest naprawdę dużo materiału, jest ciężko, czasami są krótkie godziny snu, a długie godziny pracy, do tego jak dochodzą podróże, zmiany czasu, stref czasowych i tak dalej, bywa naprawdę to dość obciążające pod względem i fizycznym, ale też tak naprawdę psychicznym. I to, co w Marku też bardzo cenię, to jest to, że Marek jest po pierwsze niezwykle pewny i taki pod tym względem, no, nazwijmy to stabilny, to znaczy faktycznie jak wychodzi na estradę, to jest w nim pełne oparcie. Nawet jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, że jest tego dużo, wiem, że zawsze mogę na niego liczyć, wiem, że on mi zawsze gdzieś, gdyby coś się działo, nawet pomoże. Ale też wiem, że nie zrobi nic tak nieprzewidywalnego i tak, nazwijmy to w cudzysłowie, bezsensownego, że ja nie będę wiedział, jak zareagować. I to daje pewien taki też spokój, to daje pewną przestrzeń faktycznie na jakąś taką, nazwijmy to, kreację artystyczną. I to jest coś, co wydaje mi się też nas trzyma gdzieś razem, jeśli chodzi o współpracę, ponieważ tak naprawdę mieliśmy okazję współpracować z bardzo wieloma osobami przez te 20 lat i zawsze mieliśmy takie odczucie, że z jednymi nam się współpracowało lepiej, a z innymi też bardzo dobrze, ale jednak trochę trudniej. I to, co też razem wiem, że zawsze ceniliśmy, to było właśnie to pewne takie bardzo duże opanowanie, spokój na estradzie, ale też właśnie pewna otwartość na pomysły, pewna elastyczność, pewne takie tworzenie muzyki na żywo, a nie tylko i wyłącznie na próbach na zasadzie ustalania każdego najdrobniejszego szczegółu. Wiadomo, że te szczegóły są bardzo ważne, ale jednak to, co lubimy robić, to jednak grać dla publiczności i staramy się, żeby te nasze wykonania każde były troszkę inne, co jest związane oczywiście z sytuacją, z jakimś naszym daną predyspozycją w danym momencie, ale też
ale też taką cały czas zabawą, muzyką, co staramy się cały czas gdzieś w sobie pielęgnować. Dobrze, bardzo myślę, dużo ładnych słów tutaj padło i miłych. Teraz trochę kontrowersji musi być, więc zastanawiam się, czy przez tych 20 lat był taki moment wspólny albo u któregoś z was indywidualnie, w którym sobie pomyśleliście, że wszystko fajnie, ale może już dość tego zespołu. Nie, chyba nie. To znaczy z mojej strony nie było nigdy. Znaczy to nie jest tak, że zawsze nie wiem, wszystko jest super i wszyscy się ze wszystkimi zgadzają i jest fantastycznie. Nie, ale my relatywnie rzadko mamy takie momenty, że faktycznie stawiamy sprawę na ostrzu noża albo się po prostu jakoś tak poważnie zetniemy. Zdarzają się takie momenty, ale są naprawdę bardzo rzadkie, tak? Więc nie było chyba takiego momentu ani razu. No bo też nie nastąpiła taka chwila, żebyśmy się rozeszli pod względem, mi się wydaje, takich kryteriów najważniejszych, tak? Czyli gdzieś takich bazujących na albo wartościach, albo na tym, co my chcemy od muzyki. I gdyby to się nam rozeszło, to pewnie tak. Natomiast to się nam nie rozeszło nigdy i chyba się nam nie rozejdzie, mam takie wrażenie. No chyba, że nastąpi jakieś emocjonalne trzęsienie ziemi. Tak, znaczy rozumiem, że to samo jest pytanie do nie, mnie. Nie. Może to być cała odpowiedź już. Jak tylko się zgadzasz, zgadzam to się, możesz... Zgadzam się, jak najbardziej się zgadzam. Dobrze, bo teraz mam takie kolejne pytanie, do każdego z was to samo, więc skoro Marek był pierwszy, to teraz ty będziesz pierwszy. No, porozmawiać o 20 latach, mamy tutaj, myślę, godzinę czasu mniej więcej na to spotkanie, to by było niemożliwe, żeby omówić całe te 20 lat, więc siłą rzeczy musimy jakieś takie najważniejsze punkty sobie wybrać. Więc no i zasadą też takich rozmów jest to, że może takich punktów też było bardzo dużo, ale ja was poproszę o wybranie tylko kilku albo jednego. Czy był przez te 20 lat jakiś dla ciebie szczególnie ważny moment tej wspólnej pracy czy wspólnych koncertów? Bo nie wiem, bo był najśmieszniejszy, bo był najdziwniejszy, bo był najbardziej niebezpieczny. No nie wiem, nie chcę tu wam zawężać odpowiedzi, ale czy jest coś, co szczególnie pamiętasz z tych 20 lat i do czego na przykład wracasz sobie co jakiś czas pamięcią? Tak, to znaczy myślę, że takich punktów było kilka. Oczywiście ten pierwszy koncert w Floriance, który odbył się 2 grudnia 2001 roku, on rozpoczął tę naszą współpracę, którą później kontynuowaliśmy w trakcie studiów, starając się jak najwięcej i programu przygotować i jak najwięcej się po prostu nauczyć. Natomiast na pewno takim dla nas szczególnym momentem były kursy, na które jeszcze wysłała nas Akademia. To była ISA, którą organizuje Wiedeń, Praga, Budapeszt. Poznaliśmy tam fantastycznego pedagoga, pianistę, ale z nim praca faktycznie przez 2 tygodnie, taka bardzo intensywna praca dla nas, bo wiadomo, że w Krakowie podczas studiów nie mieliśmy się czasu spotykać codziennie na próby. Tam faktycznie graliśmy przez ponad 2 tygodnie non-stop prawie. I też te kursy przyniosły nam tak naprawdę zaproszenie na pierwszy zagraniczny koncert, na który pojechaliśmy później w październiku. I to w zasadzie był taki prawdziwy początek, no bo wtedy jakby stwierdziliśmy, że faktycznie warto, że jest fajnie, że to lubimy, że publiczności się podoba to, co robimy i że jesteśmy gdzieś na początku jakiejś dalekiej drogi, ale że warto gdzieś zainwestować w to czas. Potem myślę taki drugi moment, to był wyjazd, taki pierwszy dalszy wyjazd, to był 2006 rok i nasze tournée po Bliskim Wschodzie, gdzie byliśmy i w Libanie, i w Syrii, i w Jordanii. W Libanii to się zaczęło od koncertu z orkiestrą, wtedy pamiętam Marek grał Chopina, tylko nie pamiętam którego. Emol. Ja grałem koncert lutosowskiego, wiolonczelowy, więc najpierw każdy z nas zagrał koncert z orkiestrą, to następnego dnia graliśmy recital. No i przejazd do następnego kraju. Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, ciekawe przygody, ciekawe zdarzenia. A to było tuż po studiach, więc wtedy jakby też gdzieś to dało nam dodatkowy impuls i zapał do dalszej pracy. No i myślę, że kolejny etap to byłaby pierwsza płyta, którą wydaliśmy z muzyką Aleksandra Tansmana, która też nie jest jakby przypadkowa, ponieważ gdyby nie nasze koncerty, gdyby nie Paryż, gdyby nie poznanie córki Aleksandra Tansmana, gdyby nie zapoznanie się z manuskryptami, to tej płyty pewnie nigdy by nie było. Natomiast ona faktycznie się przydarzyła w 2009 roku. Ten związek z Paryżem i ta płyta zaowocowała kolejną płytą z Chopinem na rocznicę. I w 2010 roku też płyta w sumie wydaje mi się dość specyficzna, ponieważ nagrana, Marek grał na playelu, w stroju troszkę niższym, na oryginalnym fortepianie. I w zasadzie to były takie punkty, mi się wydaje, prawda? Nie, Marek może coś jeszcze doda, ale to były takie punkty, które... Marek może ma inne po prostu. Nie,
Nie, ja się zgadzam. Faktycznie były takie elementy, które nas trochę tak scaliły, bo też w jakimś sensie one były takim elementem, który pchnął naprzód pewne rzeczy. I tak jak patrzę teraz po wielu latach, tam wielu trasach koncertowych, jakichś turnę, to faktycznie ten model na przykład, który był wobec nas w jakimś sensie zastosowany, można powiedzieć przez MSZ, wtedy przez coś, czyli taka trasa, która łączy elementy, że się gra solo z orkiestrą, gra się kameralnie, są takie elementy edukacyjne w tym wszystkim. On gdzieś w dalszym ciągu się pojawia w naszym życiu, że jesteśmy tak, można powiedzieć, używani w takim celu, w jakimś sensie to też robimy. I też na pewno ten moment z Tansmanem był dla nas gdzieś ważny, to zetknięcie, bo płyta była taką trochę też dla wytwórni naszej w jakimś sensie też jakąś taką nową rzeczą. Ten projekt graficzny był taki dość specyficzny, był inny od pozostałych. Myśmy się tam upierali przy tym projekcie graficznym dość mocno. Pamiętam, wtedy zrobiliśmy też pierwszą imprezę na Akademii, którą organizowaliśmy taką duży festiwal też wokół Tansmana. I wtedy właściwie to też było takie coś, co mieliśmy chyba 20, nie wiem, 25, 26 lat i robiliśmy imprezę, że były dwie orkiestry, orkiestra symfoniczna i tak dalej. I Akademia nie mogła po prostu też jakby to było tak duże i też takie trochę inne, że tak można powiedzieć, że bardzo, bardzo tak aktywnie w pewnym sensie zaistnieliśmy organizacyjnie i okazało się, że nam się to sprawdza, bo też to było nasze pierwsze doświadczenie na polu takiej organizacji dużej imprezy i właśnie związanej z Tansmanem, więc to był taki na pewno jakiś ważny moment też dla naszego grania wspólnego. Jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to chyba bym wymienił jeszcze oprócz tego, co Janek powiedział, to bym wymienił naszą trasę po Stanach jednak z koncertem w Carnegie Hall, bo to był taki moment, po pierwsze, że to była bardzo długa trasa, ta pierwsza, ona była dość skomplikowana logistycznie też, nie był to łatwy moment ze względów takich różnych osobistych i to było bardzo trudne przedsięwzięcie, bardzo prestiżowe, dużo ważnych koncertów, stamtąd lecieliśmy do Południowej Korei, też był koncert Soulac Center, to też prestiżowa sala i warunki nie były łatwe, przeloty były strasznie krótko, włącznie z tym, że właśnie dwa razy przelot przez linię zmiany daty, także taka masakra, taka trasa masakra, to naprawdę. I to było też chyba takie coś, co nas bardzo w jakimś sensie mi się tutaj wzmocniło, tak? Że to była taka trasa, która nie była łatwa z wielu względów i była jakimś takim ważnym momentem dla nas. No właśnie, ja chciałam tylko powiedzieć, że moi goście nie znali wcześniej pytań ani tematów, które będę poruszać w mojej rozmowie, a trochę już zaczęliście mówić o tym, o co też was chciałam zapytać, więc pociągniemy ten wątek. No zespół, poza tym, że gracie, że próbujecie i gracie muzykę, no to nie jest wolnym elektronem, tylko istnieje w jakichś współzależnościach i przede wszystkim istnieje w branży. W 2001 roku, myślę, wszyscy doskonale wiemy, świat był zupełnie innym miejscem. Jakiś taki trywialny przykład, który przyszedł mi do głowy, a jednak myślę bardzo ogromny. No to Facebook powstaje w 2004 roku, polska wersja tego portalu pojawia się w roku 2008, a wiemy, myślę, wszyscy tutaj zgromadzeni i wszyscy, którzy nas teraz słuchają, że no, same media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki konstruujemy relacje, w jaki pracujemy, w jaki pracuje branża kreatywna. No i myślę, że to istnienie zespołu przez tych 20 lat, kiedy macie to doświadczenie pracy przed tym wybuchem internetu i wybuchem mediów społecznościowych, w trakcie i teraz, musi być bardzo ciekawe, więc zastanawiam się, co według was jest, co dla was jest na przykład najciekawszą, najfajniejszą zmianą przez tych 20 lat w sposobie, w jaki pracujecie i organizujecie swoją pracę. Tutaj pytam szczególnie o to, czy na przykład taką najbardziej niefajną zmianą, że nie wiem, wtedy coś się fajniej robiło, a teraz jest dużo trudniej. To znaczy na pewno media społecznościowe dużo zmieniły. One faktycznie, bo te 20 lat to jest faktycznie teraz tak o tym myślę szmat czasu i to na pewno zmieniło sposób pracy troszkę przynajmniej. Chociaż my tak naprawdę staramy się jednak nie zmienić tego sposobu pracy zupełnie, ponieważ no właśnie rozpoczęliśmy to jeszcze nim te media były i to z takim efektem, że byliśmy w stanie w jakiś sposób w branży pracować, więc to byłoby bardzo przykre, gdyby media społecznościowe nas z tej branży wyrzuciły. Tak, ale tutaj podałam taki przykład, a chodzi też o sam fakt istnienia internetu na przykład, który w 2001 roku jeszcze no, nie był tak powszechny,
A teraz jest właściwie narzędziem też do organizacji pracy. U nas w domu taki modem robił, tak się wdzwaniał przez tepsę, wtedy było zajęte do mieszkania. Tak, zawsze i działało. Szczególnie jak się w Quake'a grało, tak, to w ciągu dnia to tak. To. I działało. Natomiast to na pewno daje nowe możliwości. Nowe możliwości po prostu dotarcia do dużo szerszego grona odbiorców. Ale to też stwarza pewne zagrożenia, bo bardzo łatwo jest dotrzeć tak naprawdę w bardzo, no w zasadzie taki tandetny sposób. I to jest rzecz, którą na pewno staramy się gdzieś bardzo unikać. Może przez to nie istniejąc nawet tak bardzo w tych mediach wszystkich, jakbyśmy mogli. Chociaż tak naprawdę wszystkie nasze konta i portale chyba działają, więc i strony internetowe. Natomiast nie mają TikToka na przykład, więc nie. No właśnie, TikTok to jest tak. Właśnie ostatnio myślałem, że trzeba TikToka założyć. TikToka nie mamy. Natomiast to są oczywiście nowe możliwości, ale to wydaje mi się, to nie jest też tak, że mamy 2001 rok, teraz się gdzieś tutaj znaleźliśmy i nie wiemy, jak się odnaleźć, bo jednak z każdym rokiem byliśmy w trakcie tego, jak to się działo. Gdzieś tam też współtworzyliśmy te rzeczy, od tworzenia kanałów przez tworzenie stron. I tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy w miarę na bieżąco. Z takich bieżących nowinek to mamy teraz na jubileusz, czyli już będzie to ogłoszone za niedługo, ale chyba mogę zdradzić tajemnicę, nie Marek, mam nadzieję, nie będzie zły. Mamy własny token, taki lojalnościowy, jako kryptowalutę, bo teraz jest to modne, więc my też będziemy modni. Mamy tego 20 tysięcy, tak? No bo dwudziestolecie. Tak, bo dwudziestolecie. I tokeny można nabyć. Tylko one oczywiście są symboliczne, bo raczej nigdy nie będą miały wartości dużej. Natomiast kto to wie? Ale będziemy je palić potem z każdym rokiem. Tak, żeby miały większą wartość. Natomiast nie, to są takie, bo pytanie było, co się zmienia na świecie. No to się zmienia, tak, między innymi. Oprócz mediów społecznościowych teraz jest kwestia też zmiany postrzegania gdzieś finansowania i w ogóle postrzegania finansów. Staramy się być na bieżąco, mimo że już mamy swoje lata, ale staramy się gdzieś tam nadążać. No przyznaję się bez bicia, nad TikTokiem nie nadążyliśmy. Tak, tu jest jednak zdecydowanie słaba strona. Nie, to jest trochę, mi się wydaje, taka szersza kwestia, to co pytasz. Bo to jest tak, że w takim zawodzie, który jest zawodem scenicznym, no bo jest zawodem scenicznym, nawet jeśli to jest nisza, to zawsze jest, to jest takie trochę sprzedawanie siebie. I teraz jest pytanie, na ile ty siebie chcesz sprzedać i do którego momentu. I gdzieś jest tak, że decydujesz o tym, tak? Czyli na ile się eksponujesz, na ile chcesz zarzucać sieć po prostu sobą, na ile chcesz za każdym razem pokazywać po prostu na live'ach, na streamach to, co robisz, nie wiem, że siedzisz w kuchni, siedzisz tu, ćwiczysz, nie ćwiczysz, robisz. Znaczy, oczywiście to wpływa na przekładalność taką wprost, rozpoznawalność na pewne rzeczy, tak. Tylko to jednak powoduje, że nie możesz tego przestać robić, tak, bo jak przestajesz to robić, to od razu tracisz to. A najbardziej właściwie takim trudnym momentem to nie jest wskoczenie na jakiś etap, na jakiś level. To jest oczywiście trudne, ale najgorzej jest utrzymać to i starać się dalej być sobą, nie sprzedawając siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej. I wydaje mi się, że warto zostawić taką jednak jakąś, szczególnie dzisiaj, tak, kiedy te media strasznie wchodzą i właściwie my możemy wejść z tym tak na maksimum, z naszą prywatnością w mediach, żeby zostawić sobie tę sferę trochę, bo jak już raz się ją rzuci, to potem zabieranie jej to jest jakby od razu zabieranie też siebie, jakiejś pozycji swojej z rynku. Czyli używając teraz modnego słowa inflacja, staramy się podlegać inflacji powoli. W połowie waszej wspólnej drogi, kontynuując ten temat istnienia w branży i pracy, zakładacie stowarzyszenie artystyczne Porta Muzicze. Czyli już nie tylko, a poza tym jeszcze właściwie też od początku uczycie na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Czyli już nie tylko sobie gracie, ale też jesteście pedagogami, też jesteście organizatorami. No i to tak trwa do dzisiaj. Jest natłok tych zadań, doskonale o tym wiemy, jest bardzo dużo wszystkiego. I zastanawia mnie, co jest dla was w tej codziennej pracy dzisiaj obecnie najważniejsze. Wiadomo, że codziennie jest dużo do zrobienia, ale czy jest coś, co jest gdzieś wam, nie wiem, przyświeca jako taka idea może?
Znaczy, no tutaj są rzeczy, które jakby trochę nie istnieją albo nie powinny istnieć niezależnie. Trudno jest uczyć, zwłaszcza jeżeli mówimy o uczeniu na uczelni wyższej, studentów, a samemu nie grać koncertów, bo to jest jednak zawód praktyczny, a nie teoretyczny. Więc jakoś nie do końca wyobrażam sobie spotykanie ze studentami i mówienie na lekcji, że masz zagrać tak, a nie inaczej, a samemu, żebym nie wychodził na estradę. Więc to jest jakby ściśle z sobą powiązane. Uczyć tutaj, nie wiem, za Marka mogę chyba też odpowiedzieć, że obaj bardzo lubimy. I to jest dla nas bardzo ważna część pracy. Natomiast właśnie ja sobie osobiście nie wyobrażam jej bez kontynuowania tego życia stricte estradowego, koncertowego. Natomiast stowarzyszenie faktycznie założyliśmy jakiś czas temu. To już będzie teraz 10 lat. I w sumie tego nie planowaliśmy. To troszkę był, można powiedzieć, przypadek. To była już tam jakaś kolejna impreza, którą organizowaliśmy na Akademii. Kolejna rzecz, z którą chcieliśmy wyjść troszkę szerzej, troszkę dalej. I pamiętam, że przeprowadziliśmy taką rozmowę z Marcinem Klejdyszem, który wtedy prowadził już orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Myśmy do niego przyszli z jakimś pomysłem i on mówi: nie no, pomysł super, ale bo tu Akademia. A czemu wy nie macie swojego stowarzyszenia? Byście powinni mieć swoje i realizować swoje pomysły. I my tak naprawdę najpierw machnęliśmy ręką, że on prowadzi, on robi, no ale czemu my to mamy robić? Po czym minął chyba rok czy półtora, kolejne jakieś różne rzeczy, przez które mieliśmy i pomysły, które chcieliśmy gdzieś zrealizować, gdzie były jakieś problemy, czy nie było to proste. I stwierdziliśmy, że taka platforma, która faktycznie daje nam pewne możliwości organizacyjne, daje pewne możliwości realizowania tych pomysłów, się po prostu przyda. I to chyba był dobry ruch. No nie wiem, co Marek powie na ten temat. Ale... Tak, dobrze. Tak, faktycznie stowarzyszenie było takim trochę efektem tego, że już robiliśmy pewne rzeczy wcześniej, chcieliśmy mieć pewną też dozę swobody. I tak naprawdę zachować tę wolność w jakimś sensie, bo każda inna instytucja, każda inna jakby rzecz powodowała, że miała swoje wymogi, swoje ramy i czasem no takie biurokratyczne bzdury, i które nas strasznie irytowały, więc myśmy chcieli jakby wyjść ponad to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest kwestia jakby dotycząca samej reprezentacji, jakby istnienia w zawodzie artystycznym. I to po jakichś takich doświadczeniach agencyjnych z mojej strony, kiedy faktycznie to, znaczy to było fajne oczywiście, no bo grało się, powiedzmy, podpisywało się jakieś tam umowę i grało się strasznie dużo koncertów w ciągu miesiąca, pamiętam, jakieś 20 czy coś. No oczywiście nie były jakieś duże wydarzenia, ale były. I wszystko było fajnie, tylko że nikt się nie liczył tak naprawdę z tym, czy jaka jest jakość tego, co się robi. Tak? To znaczy, czy człowiek żył, czy nie żył, czy się czuł dobrze, czy się czuł gorzej, czy, no, ale to musiał zagrać ten koncert, no bo był w kontrakcie, trzeba było go zrobić. I tak sobie pomyślałem, że no, jak to tak dłużej potrwa, to ja naprawdę no, nie chcę mówić, że to wykończy mnie, bo ja lubię grać czy coś, ale ja też tak sobie pomyślałem, że kurczę, byłoby fajnie, gdyby była jakaś taka relacja, reprezentacja, cokolwiek, relacja z drugim człowiekiem też przede wszystkim, no bo jest trochę tak, że jak jest się w takim czymś, w jakiejś takiej agencji, no to ma się kontakt z jakimś człowiekiem, który w ogóle nie ma wrażliwości na twoje emocje, nie ma wrażliwości na to, co myślisz, w ogóle też jakoś tak relatywnie mało go interesuje to jak ty się czujesz, co chcesz zrobić i czy nie chcesz zrobić, że no chciałbym, żeby to było wyglądało inaczej, tak, żeby nie tyle przywrócić kontrolę, bo to może tak trochę zabrzmieć, ale żebyśmy mieli my też wspólną przestrzeń do tego, żeby można było sterować własnym, do pewnego stopnia własnym życiem koncertowym, przez to też własnym życiem indywidualnym, prywatnym, ale też takiej relacji jednak humanistycznej jakiejś, takiej ludzkiej, jakiejś takiej, gdzie ta empatia gdzieś istnieje i są jakieś takie, nie jest to po prostu relacja stricte kontraktowo-biznesowa, bo to po prostu wykańcza w długim terminie jakiekolwiek inne sfery życia. Tak już bardziej przyziemnie, to a propos pytania, które wcześniej zadałaś, co się zmieniło przez 20 lat, to też zmieniło się trochę w ogóle sam system finansowania, i to nawet nie mam na myśli sztuki, generalnie jeśli chodzi o kwestie finansowe. I był taki moment, że ludzie zaczęli nas po prostu pytać, czy możemy wystawić rachunek. Nie interesowała już ich umowa o dzieło, albo wręcz nie mogli wypisać umowy o dzieło.
I to też był impuls, który stwierdził, że po prostu jest nam potrzebna platforma, która będzie nas reprezentowała, która może taki rachunek wystawić. Wiem, że to w porównaniu z tym, co Marek powiedział, bardzo przyziemna kwestia, ale to też był impuls do założenia takiej formalnej działalności. Tak, bo parę tych rzeczy się zbiegło tak naprawdę. Są właśnie takie sfery praktyczne, cześć, jakiś idealizm, jakieś takie elementy właśnie związane z tym. I w sumie dlatego tu jesteśmy, gdzie jesteśmy. Dobrze, no ja nie wiem, czy to do końca była odpowiedź na moje pytanie, ale zaliczam ją. Myślę sobie też, że jubileusze to też jest czas podsumowań. I ja bym chciała was poprosić o jedno małe podsumowanie. Czyli czy wiecie, albo czy jesteście w stanie teraz sobie w głowie jakoś przeliczyć na szybko, jaki utwór graliście najczęściej przez tych 20 lat i czy wciąż gracie go z przyjemnością? No to nie jest łatwe pytanie, bo nie mamy takich statystyk. Natomiast wydaje mi się, że jednak będzie to utwór, który był wykonany jako właśnie jeden z pierwszych na tym koncercie 2 grudnia, a utwór, który będziemy dzisiaj też grali o godzinie 19 w Muzeum Armii Krajowej, czyli sonata Chopina, wiolonczelowa G-moll. Też mi się tak wydaje, ona chyba przebija wszystkie statystyki. No i dalej to jest super fajne ją grać? Dalej grać ją z równie ogromną przyjemnością? Czy to się okaże o 19. Tak, to się nie męczy. Znaczy w sensie, że się gra tak trochę, że się wszystkiego nie ustawiamy, tak mamy, że raczej nie ustawiamy. Za każdym razem troszeczkę jednak jest to wszystko no, płynne, tak? To się nie męczy, bo zawsze jest jakiś element zaskoczenia w tym, także dla nas samych. Dobrze, ja nie bez przyczyny zadałam pytanie z powrotem o muzykę i utwory, bo chciałam zrobić w tej naszej rozmowie taki drobny skok i skończyć już rozmawianie o przeszłości i teraźniejszości i spojrzeć na chwilę w przyszłość. Ponieważ ja jestem DJ-em na tym dancingu, więc posłuchamy sobie teraz utworu, którego ja chcę posłuchać. Zrobimy sobie taki kącik muzyczny i potem przejdziemy do drugiej części rozmowy. Będzie to utwór, teraz już wam mogę powiedzieć, bo oni też nie wiedzą, Jetora Villa Lobosza, pieśń Czarnego Łabędzia, który pochodzi z najnowszej płyty zespołu, o której sobie porozmawiamy po tej krótkiej przerwie. Thank you.
Posłuchaliśmy sobie tego utworu, bo jest to jeden z moich ulubionych utworów z najnowszej waszej płyty. Teraz mam super wielką przyjemność właściwie przedpremierowo pokazać wszystkim zgromadzonym w Pałacu Potockich tą płytę, bo oficjalna premiera dopiero przed nami. Jest to płyta, która powstała na 20-lecie istnienia zespołu, która jest częścią obchodów tego jubileuszu. Ja o niej wiem bardzo dużo, więc już skończę moją opowieść o tej płycie i zapytam was, dlaczego taka płyta? Co na nią nagraliście? Dlaczego? Co chcecie tą płytą opowiedzieć swoim słuchaczom i słuchaczkom? Ta płyta na pewno jest inna niż te, które do tej pory wydawaliśmy. Najczęściej te płyty, które wydawaliśmy, były wokół muzyki polskiej, wokół kompozytorów związanych z Polską. Albo też w sumie sporo muzyki współczesnej. Natomiast te nasze 20 lat pracy to absolutnie nie jest ani tylko muzyka polska, ani tylko muzyka współczesna, chociaż bardzo lubimy muzykę polską grać, lubimy ją też pokazywać publiczności w Polsce i za granicą. Jeśli chodzi o muzykę współczesną, też bardzo cenimy sobie to, że kompozytorzy chcą dla nas pisać utwory i piszą i my możemy je prowykonywać. Ta współpraca z nimi jest bardzo zawsze ciekawa. Natomiast, no właśnie, podczas różnych wyjazdów, koncertów gramy tak naprawdę najróżniejszą muzykę i ta płyta jest takim zbiorem rzeczy, które gdzieś wcześniej nie zostały nagrane, a tym razem się udało to zrobić. To jest właściwie taki zbiór utworów, które bardzo często grywaliśmy na koncertach. Natomiast nie było okazji, żeby nagrać je w ramach jakiegoś takiego albumu, po pierwsze monograficznego, po drugie takiego, który by się wpisywał w ten nasz taki profil właśnie troszkę do tych czasowych nagrań. No i stąd taka płyta w sumie taka crossowa trochę, bo ona z jednej strony to są takie największe hity na zestaw wyłączenia plus fortepian, a z drugiej strony są przemieszane z takimi utworami, które w jakimś sensie przez wiele lat, nie powiem, że chcieliśmy wypromować, bo to brzmi straszliwie górnolotnie, ale które graliśmy po prostu wielokrotnie, które nie są tak bardzo znane, natomiast naszym zdaniem pasowały po prostu pod taki profil właśnie płyty, która jest łatwa w odbiorze, są naprawdę utwory, które każdy zna, a z drugiej strony właśnie są przyjemne, jakieś mają klimat i wpisują się również wcześniej w naszą historię, bo są takie rzeczy jak na przykład, nie wiem, Grand Tango Piazzoli, które strasznie lubiliśmy grać i grywamy właśnie na pamięć często jakby na bis na koncertach, czy Wariacje Martinu, których się właściwie zaczęła nasza w jakimś sensie też droga jako zespołu, bo dostaliśmy pierwszą nagrodę na konkursie za wykonanie tego utworu i zorientowaliśmy się, że właściwie nigdy żeśmy go nie nagrali na dobrą sprawę, znaczy nagraliśmy go dla radia tam jednego, drugiego jakoś w wielkich krajach różnych, natomiast no, oczywiście są to nagrania, na które nie mamy licencji, czy to było tam jakiś czas temu, więc uznaliśmy, że no nagrajmy to wreszcie, bo nie zdążymy tego zrobić. No właśnie, powiedzieliśmy jeszcze, że te książki, które państwo znaleźli tutaj na krzesłach, to zostały wydane na 5 lat temu, na 15-lecie zespołu. Wtedy był wywiad Rzeka z Mateuszem Borkowskim. Teraz się spotykamy, teraz jest płyta, którą myślę też właśnie po oficjalnej premierze będziecie mogli państwo słuchać ją w sieci, więc ona będzie obecna. No dobrze, na koniec moje ulubione i moje tradycyjne pytanie. Co u was poza tą płytą, wokół której będzie jeszcze trochę wydarzeń, co u was w przyszłości twórczej, tej bliższej, tej dalszej? Jest na pewno taka przyszłość najbliższa, w której dzisiaj właściwie wieczorem się już będzie działa. Ale co jeszcze? Jakie są plany? Jakie są marzenia? Nadzieje? No 19 koncert gramy. Tak, więc trzeba już kończyć po prostu, bo zaraz kolejna sprawa do załatwienia. Tak, to znaczy wracając do pytania, teraz w przyszłym roku bardzo chcielibyśmy, jesteśmy w trakcie przygotowań, w przyszłym roku chcielibyśmy bardzo wydać płytę z kompozytorami współczesnymi, z utworami napisanymi w zasadzie tuż po wydaniu pierwszej takiej płyty, którą wydaliśmy w 2013 roku o nazwie Dedykacje, tam były utwory pisane dla nas, natomiast od tego czasu powstało trochę nowych kompozycji i chcielibyśmy w przyszłym roku je wydać. I zarówno te starsze rzeczy właśnie, które już są wydane na płycie, jak i część nowych zagramy 4 grudnia. Miejmy nadzieję, że pandemia nam pozwoli zagrać ten koncert. To koncert organizowany przez Krakowski Oddział Związku Kompozytorów Polskich i przez Katedrę Kompozycji naszej uczelni.
Na tym koncercie będziemy mieli przyjemność prawykonać zarówno utwór Marty Ptaszyńskiej i Maćka Zielińskiego. Są to utwory, które czekają w sumie na swoją premierę, ponieważ ta premiera miała się odbyć w Stanach w zasadzie półtora roku temu ponad. Wyjazd został odwołany, ponieważ właśnie wtedy zaczęła się pandemia. I mamy nadzieję, że 4 grudnia już faktycznie uda się wykonać te utwory, będzie premiera. Natomiast te dalsze plany, no to właśnie przywrócenie tej trasy po Stanach, która tak została nagle odwołana. Jest na to duża szansa w marcu, więc miejmy nadzieję, że w marcu znajdziemy się tam i też między innymi dokonamy prawykonania, ponieważ jeden utwór Marcela Chyrzyńskiego czeka na marzec na prawykonanie, ponieważ jest stricte związany tematyką właśnie z zachodnim wybrzeżem. I Marcel jakby też z tym utworem czeka na premierę. Tak, musimy właściwie w pierwszej kolejności zedukować taką kolejkę prawykonań, która się nawarstwiła, bo jednak dużo jest utworów, które czekają właśnie na prawykonanie nasze, które były dla nas pisane jeszcze niektóre z 2019 roku, które były pisane na 2020. No i w związku z pandemią czekają i to jest takie, można powiedzieć, najważniejsze, co chcielibyśmy zrobić. Na pewno ta druga płyta, czyli taki sequel, można powiedzieć, tym dedykacji 2014 roku. No i potem zobaczymy, bo to zawsze jest duża niewiadoma, no nie wiemy, co się też podzieje na świecie, prawda? Natomiast na pewno chcielibyśmy wrócić do tego modelu jednak teraz koncertowych, który gdzieś tam uległ pewnemu zahamowaniu. Są to raczej takie krótkie teraz wyjazdy, no jednak bardziej europejsko-lokalne, nie? Takie trasy dłuższe są bardzo trudne do realizacji, obarczone dużym ryzykiem. No więc to takie chyba najbliższe plany. Czyli tak, na najbliższe plany o 19 zapraszamy na koncert do Muzeum Armii Krajowej organizowany przez Filharmonię Krakowską. Potem 4 grudnia w Auli Florianka koncert jubileuszowy, czyli dzisiaj właściwie chyba mamy takie rozpoczęcie, mogę powiedzieć, tych obchodów tego jubileuszu oficjalnego. Jest też ta płyta, która wkrótce będzie miała swoją premierę i będzie ten koncert 4 grudnia, na który też można przyjść i posłuchać nie tylko jak moi goście mówią, ale też jak już coś grają, bo to chyba jest najważniejsze dzisiaj, tak żeśmy się nagadali. Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Bardzo mi było miło z wami porozmawiać tak zupełnie inaczej niż zazwyczaj. No to my tobie dziękujemy bardzo, bo bardzo miło. Dziękujemy. Bardzo miłe spotkanie. No i o to chodziło, żeby na koniec jeszcze mi powiedzieć jakiś komplement. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Nikt nie skorzystał ze swojego prawa dotychczas do zabrania głosu, ale może teraz ja kogoś wywołam. Może ktoś ma jakieś pytanie, jakąś potrzebę skomentowania tej sytuacji? Nie, chyba nie. Może po zakończonym spotkaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo się cieszę, żeśmy się spotkali i że premierowo podcast nagrał się przy udziale publiczności. Kto wie, może jeszcze się zdarzy w przyszłości taka okazja. Zachęcam Państwa do śledzenia i działalności stowarzyszenia i działalności mojej i tego podcastu w właśnie tych wspomnianych mediach społecznościowych, które właściwie służą nam za taki główny komunikator tego, co robimy. Dla tych, którzy słuchają nas teraz tylko online na Spotify czy innych streamingach, słyszymy się za 2 tygodnie. Tymczasem róbcie sztuki.